Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami dziś 46 odcinek naszej przygody z Mass Effect 2 i 83 edycji legendarnej. Dobrze, spójrzmy sobie na dziennik. Mamy jeszcze dwa zadania główne przed tą misją z powstrzymaniem zbieraczy, czyli jeszcze dwie misje lojalnościowe przed nami. Pierwsza z nich to Samara Ardat Yakshi. Córka Samary, Morinth, odznacza się rzadką wadą genetyczną sprawiającą, że podczas fizycznego zbliżenia unicestwia umysł partnera bądź partnerki. Samara trafiła na trop córki i pragnie zakończyć jej karierę seryjnej seksmorderczyni. Musimy udać się na Omegę i tam poszukać chyba tej córki. No dobrze, no to lecimy na Omegę i wykonamy sobie to zadanie. No dobrze, jesteśmy już na Omece, jesteśmy w zaświatach. Ja w międzyczasie jeszcze polatałem sobie troszeczkę po tym całym systemie, w którym teraz jesteśmy. No i zrobiłem cały na 100%. No to teraz tak, mamy porozmawiać z Arią i zapytać się, czy posiada jakieś informacje o Morinth. No, tak więc zobaczmy. Czego potrzebujesz? Ukrywa się tu zbiegła Asari, to Ardat Yakshi. Musimy ją znaleźć. Wiedziałam. Nic nie pustoszy ciała tak jak Ardat Yakshi. Nie zrobiłaś nic, żeby ją zabić? A niby czemu? Mnie nie próbowała uwieść. Jej ostatnią ofiarą była młoda dziewczyna. Bardzo ładna. Mieszkała w domu czynszowym niedaleko stąd. Mam radę zacząć poszukiwania. Dziękuję. Powodzenia w szukaniu i szczęścia w łapaniu jej. No dobrze, odszukaj mieszkanie ostatniej ofiary. Morinth, idź do mieszkania. Dobra, czyli, ale czy wiemy, gdzie to mieszkanie jest? W apartamentach pewnie, nie? No dobra, czyli kawałek tam mamy stąd, no to ja sobie tam przejdę i widzimy się na miejscu. No dobra, jesteśmy już niedaleko apartamentów, więc zobaczmy, czy to tutaj mieliśmy się udać. Diana? Przyszliście w sprawie mojej córki? Nef zmarła tydzień temu i nikogo to nie obchodzi. Lekarze mówili, że to krwiak w mózgu, ale to nieprawda. Została zamordowana. Ktoś zabił moją Nef, moją córeczkę. Też sądzę, że została zamordowana. Szukam jej zabójcy. Oh, dziękuję. Człowiekowi tak ciężko, kiedy nikt mu nie wierzy. Teraz jestem sama jak palec. Pracuje pan dla Ari? Przychodzę z pomocą. Czy to ważne, kto mnie przysłał? Nikogo więcej na tej piekielnej stacji nie obchodzi, że moja Nef nie żyje. Jeśli potrafi pan coś zrobić, pomogę jak tylko się da. Czy pani córka miała wielu przyjaciół? Niewielu. Była nieśmiała. Większość czasu spędzała przy swoich rzeźbach, a nie z przyjaciółmi. Ale w ciągu kilku ostatnich tygodni coś się zmieniło. Zaczęła opowiadać o pewnej Asari. Na imię miała Morinth. Rozumiem. Nie podobała mi się. Wyciągała Nef do klubów i jestem pewna, że dawała jej narkotyki. Kim była ta Morinth? Nigdy jej nie spotkałam, ale Nef wyrażała się o niej jako królowej. Kiedy zaczynała mówić o Morinth, nikt inny dla niej nie istniał. Brzmi znajomo. Samaro, czy Morinth kontrolowała swoje ofiary za pomocą narkotyków? Kontroluje innych samą siłą woli. Narkotyki to tylko styl życia. Uwielbia kluby, uwielbia rytm. Jest hedonistką. Więc to Morinth skrzywdziła moją córkę? Czy to ona? Wymierzę sprawiedliwość odpowiedzialnej za to osobie. Obiecujemy. Nef wkrótce spocznie w pokoju. Mam nadzieję. Tak. O, moja córcia! Czy Nef upodobała sobie jakieś miejsce? Zawsze była taka cicha. Pracowała w domu. Kilka tygodni temu zaczęła nagle chodzić do VIP-owskiej części klubu przy tej ulicy. Żeby tam wejść, trzeba znać hasło. Zmiana była bardzo gwałtowna. Wydawała się taka zmęczona i rozproszona, kiedy nie była z Morinth. Jaka była pani córka? Moja Nef miała w sobie ogień. Brakowało jej śmiałości, ale była twórcza i umiała dążyć do celu. Była spełnieniem marzeń każdej matki.
Była twórcza? Co robiła? Była rzeźbiarką. Interesowali się nią właściciele galerii. Mówili, że jej twórczość jest świeża. Mogę obejrzeć pokój Nef? Nie chcę niczego ruszać. Jej ubrań, jej sztuki, jej rzeźb. Wszystko jest tak, jak to zostawiła. Zawsze tak będzie. Moja córcia odeszła. Dziękuję. Przepraszam, ale tak mi jej brak. Nie szkodzi. Wszyscy kogoś straciliśmy. Wiem, co znaczy strata córki. Pomszczę ją. Dziękuję. Jeśli to pomoże w znalezieniu zabójcy, proszę obejrzeć jej rzeczy. Dziękuję bardzo. Obejrzyj jej rzeczy. No dobrze, poznaj hasło VIP-owskie. A, okej. Okay. Prawość plus 9 za to, co zrobiliśmy przed chwilką. No i dobra, czyli otworzyły nam się drzwi do jej pokoju, rozumiem. A nie, to jest wyjście stąd, dobra. Czyli tutaj mamy wejście do pokoju, okej. Okay. Czyli aha, taki pokoik malutki z kibelkiem, prawie jak cela, nie? Dobra, spadajmy statuę. Zrobiła to Nef. Ktoś z galerii zaoferował mi wartość 4-letnich zarobków. Ale nigdy się z tym nie rozstanę. O kurde. Notka, może tu będzie hasło. Nef, przesyłam ci hologram elgorskiego artysty Forty. Jego sztuka jest wysublimowana. Ale nie wpatruj się w nią zbyt długo, bo oszalejesz. Nie chcę, żeby stało ci się coś złego. Muszę się jak najszybciej dowiedzieć, co o nim sądzisz. Aha, czyli to jest chyba informacja od Morinth, tak mi się wydaje. Jeszcze mamy pamiętnik. Dobra, przeczytaj najstarszy, środkowy i najnowszy wpis. Aha, czyli najstarszy nas popchnie dalej, ale możemy jeszcze poznać troszeczkę tutaj fabułę. Tak więc najnowszy wpis, zobaczmy. Przeczytaj najnowszy wpis. Cykl 42, orbita 67. Dzisiaj ona zabierze mnie do siebie. Nie wiem, co się wydarzy, ale chcę być z nią na zawsze. Ona może sprzedawać moje dzieła. Możemy mieszkać w jakimś wytwornym miejscu, jak kobiety w Weni. W tym widzie, który Morinth tak lubi. Jak to w ogóle możliwe? Jestem tylko durnym śmieciem z Omegi. Przeczytaj środkowy wpis. Cykl 36, orbita 671. Czy ja jestem jakimś dziwolągiem? Morinth jest taka jak ja, a zdecydowanie nie jest człowiekiem. Kiedy tańczymy, a w moich żyłach krąży Haleks, ona patrzy na mnie z takim głodem, z takim pragnieniem w oczach. Nikt nigdy na mnie tak nie patrzył. Pocałowałyśmy się dzisiaj. Przeczytaj najstarszy wpis. Hej, pamiętniku. Cykl 34, orbita 671. Tyle się wydarzyło. Wpuścili mnie do części dla VIP-ów w zaświatach, jak podałam imię Jarut. Czułam, że wszyscy się na mnie gapią. Obok mnie zaczęła tańczyć bajecznie piękna Asari. Poruszała się jak woda. Miała kształt i objętość. Ale była zmienna, płynna. Byłam w transie. No i zaczęłam z nią tańczyć. Później poszłyśmy na szaszłyki, a jutro mamy się znowu spotkać. Zamknij holodziennik. To robota Morinth. Pociągają ją artyści i twórcy. Zapaleńcy nieco oderwani od rówieśników. Oszałamia wytwornością i seksapilem, po czym uderza. Polowanie interesuje ją nie mniej niż podbój. Zabija seksem, a ja nie zamierzam z nią spać. Może ta nonszalancja jest zasadna, ale rozsądek nakazuje tu ostrożność. Morinth przemawia na wiele sposobów. Jej ciało mówi twojemu, że dostarczy mu niewyobrażalnych uniesień. Jej zapach wydobywa głęboko skrywane emocje. Jej oczy obiecują rzeczy, o które nie śmiesz prosić innych. Jej głos szepcze do ciebie, gdy ona przestanie już mówić. Takie Asari lubię najbardziej. Żartujesz, Shepard. Ale mimo swojej siły będziesz w wielkim niebezpieczeństwie. Atak na jej siedzibę nie ma sensu. Na pewno przygotowała sobie wiele dróg ucieczki. Zapadnie się pod ziemię na kilkadziesiąt lat. Nigdy dotąd nie byłam tak blisko. Więc musimy ją wywabić. Tak jest. Shepard, czytasz mi w myślach. Grasuje głównie w VIP-owskiej części zaświatów. Musisz tam iść sam i bez broni. Zapoluje na mnie.
Możesz wywabić Morinth. Na mój widok na pewno ucieknie, ale tobie nie będzie mogła się oprzeć. Jesteś artystą na polu walki. Masz zapał, który ją pociąga. Twoja siła ją do ciebie zwabi. Mam tam wejść bez broni i wsparcia? Ja będę przyglądać się z cienia, Shepard. Obiecuję ci, że nigdy nie będziesz sam. Ale nie możesz tam wpaść z bronią i obstawą. Morinth jest zbyt sprytna. Zwyczajnie zniknie. Tu potrzeba subtelności, delikatności. Zaufaj mi. Szkoda czasu. Ruszajmy. Zgoda. Porozmawiamy, jak będziemy na miejscu. No dobra, czyli mamy pójść do VIP-owskiej części klubu. Odszukaj w zaułku wejście do VIP-owskiego. Zobaczmy jeszcze. Poziomu za światło wypowiedz imię Jarut, aby wejść. No dobra, czyli mamy hasło. Tak więc teraz VIP-owska część za światy, obszar dla VIP-ów. No dobra, czyli w sumie no nie tak bardzo daleko, tak więc pójdziemy sobie razem. Jeszcze sobie przy okazji przypomniecie, jak wyglądała Omega. Czyli tędy, tak, tak, cały czas prosto, VIP only, dobra, już przed nami jest to miejsce. Hasło mamy, więc zaraz sobie wejdziemy do środka, zostawimy tylko broń. Czego? Ktoś mi powiedział, że reszta zaświatów jest do niczego w porównaniu z tym miejscem. Pewnie ktoś mądry. A kto konkretnie? Jarut. Chodź. Tylko mała waga. Rozkręć dym, a dostaniesz w kość. Jeśli ktoś cię zaatakuje, możesz się bronić. Musisz iść sam. Morinth będzie obserwować. Jak każdy drapieżnik ma się na baczności. Musisz ją zainteresować na tyle, żeby do ciebie podeszła. Gdy staniecie twarzą w twarz, subtelnie zachęć ją, żeby zaprosiła cię do domu. Dyskretnie pójdę za wami, a kiedy będziecie sami, uruchomię pułapkę. Posłuchaj, dopóki tam nie dotrę, będziesz w wielkim niebezpieczeństwie. Będzie chciała zrobić z tobą potworne rzeczy. Jeśli nie będziesz ostrożny, pozwolisz jej na to. Jak mam wzbudzić jej zainteresowanie bez rozmowy z nią? Możesz ją zwabić odwagą albo samobójczą brawurą. Jeśli skrzywdzisz kogoś w samoobronie, zainteresujesz ją. Jeśli wywołasz bójkę, uzna cię za nudnego. Poruszaj się z wprawą wśród gości klubu. To ją zaintryguje. Gdy tylko cię zobaczy, będzie cię chciała. Reszta jest kwestią przezwyciężenia jej nieufności. Jak mam ją przekonać, żeby mnie zaprosiła? Podziwia silnych, bezpośrednich i energicznych. Skromność, szlachetność i łagodność nudzą ją i frustrują. Przemoc ją podnieca. Potrafisz zabijać. To się jej spodoba. Znaleźć się z nią sam na sam i ulec jej urokowi? Muszę trafić w odpowiedni moment. Będę w pobliżu i przyjdę ci z pomocą, Shepard. Zaufaj mi, tak jak ja darzę cię zaufaniem i szacunkiem. Zaczynamy. Shepard, to jedyna szansa. Wystarczy mały błąd i Morin zniknie. Jeśli najdą cię wątpliwości, przyjdź porozmawiać ze mną. Będę tu czekała. Aha, i dziękuję, Shepard. Niełatwo mi o tym mówić, a ty jesteś jedyną osobą, z którą mogę się podzielić tym ciężarem. No dobrze, czyli wiemy, co mamy zrobić. Rozdzielcie się, oczaruj Morinth. Podczas gdy Samara ukrywa się przez Morinth, zwróć na siebie uwagę tej ostatniej i zainteresuj ją sobą. No dobra. Wiemy, co robić, wiemy, o co chodzi. Okej, tak więc wchodzimy do klubu. No i let's go. Nie wiesz, jak załatwić bilety na Expel 10? Taka niesamowita Asari mówiła, że to jej ulubiona kapela. A mnie... Mnie interesuje wszystko to, co ją. Muszę załatwić bilety. Expel 10 ma jutro występ. Musi być niesamowita. Jest tutaj? Była tu parę dni temu. Opowiadała o tej kapeli. Często tu bywa. Jak wróci, będę miał bilety. No tak mi się wydaje, że to jest właśnie Morinth. Jaką muzykę grają? To kapela sensoryczna. Normalnie wchodzą w twoje ciało i sprawiają, że czujesz różne rzeczy. A ta Asari jest kompletnie zakręcona na ich punkcie. Mógłbym zaliczyć laskę pierwsza klasa. Musisz mi pomóc.
Zbiera mi się, żeby komuś przywalić, a ty stoisz za blisko. Spoko, spoko, wyluzuj, już odchodzę. Dobra, plus dwa egoizmu. No i coś już, czegoś się już dowiedzieliśmy na jej temat. Jeszcze raz cześć. Dobra, no, czyli co, najlepiej by było, gdybyśmy znaleźli jakiegoś gościa, który by się do nas zaczął przystawiać. Tutaj chodzi o bójkę, o uderz pięścią. Ale nie, sami nie będziemy zaczynać bójek. Cześć. Potrzebuję szybko pomocy i nie wiem, kogo poprosić. Jesteś człowiekiem i chyba nie jesteś na haju, więc się nadasz. Pomożesz mi? Powiedz mi, ale powoli. W czym problem? Dobrze, powoli. Przepraszam, ale nie wiem, co robić. Moja przyjaciółka Moira robi materiał o gangach na Omedze. Spotyka się z Floridem. On jest najgorszy ze wszystkich. Co robi? Przygotowuje wid. Jest dziennikarką śledczą. Chce przedstawić sylwetki przywódców gangów. Twoją przyjaciółkę może spotkać coś złego. Tak właśnie będzie. Florid ją przejrzał. Jego gang jest w drodze. Zostanie po nim mokra plama. Muszę przekazać jej wiadomość i to szybko. Masz sporo informacji. Jestem jej technikiem. Monitoruję łączność gangu. Z ostatniej transmisji wynikało, że Florid zrobi z niej miaskę. Człowieku, jestem specem od techniki. Nie znam się na takich rzeczach. Co mam zrobić? Mamy ustalony szyfr. Jeśli podejdziesz i powiesz Floridowi dwa słowa, moja przyjaciółka zrozumie wiadomość i ucieknie stamtąd. Te dwa słowa to terminal i wieki. W tej kolejności. Proszę, powiedz, że dasz radę to zrobić. Inaczej ona zginie. Brzmi prosto. Czemu sam tego nie zrobisz? Cały dzień gapię się w monitor. Nie mogę podejść i zagadać do przywódcy gangu. Narobiłbym w gacie i uciekł. Nie mogę dopuścić, żeby Moiral zginęła. Wystarczy, że użyjesz dwóch słów w zdaniu. Dasz radę to zrobić, co? Nie ma sprawy. Dziękuję. Wielkie dzięki. Pamiętaj, terminal i wieki. W tej kolejności ułóż je w jakieś zdanie. No dobra, mamy tutaj jakieś mini zadanko, związane w sumie nie wiem nawet z czym, ale zobaczmy. Czyli oni tutaj siedzą, rozumiem. Potrzebujesz czegoś, koleś? Jest tu gdzieś publiczny terminal ekstranetu? W klubie? Nie masz o mnie klucza? To dość dziwne pytanie. Korzystam z publicznych terminali. Mój Omni klucz popsuł się wieki temu. Mówi się trudno. Koniec rozmowy. Hej, Florid. Muszę iść do łazienki. Tak? Wracaj szybko, Moiral. Zaraz wychodzimy. Dobra, czyli co? To mamy zaliczone. No, jeszcze tu jesteś? Można wrócić do gościa, który to zadanie nam dał. A, czyli to wszystko. No dobra. Co tu jeszcze się dzieje? Niezłe sumki są. Nieźle się dzisiaj obłowimy. Przyczaimy się w zaułku. O ile nie trafimy na kogoś od Arii, będzie dobrze. Musimy zrobić dość kwitów, żeby Chiny się liczyły. Hej, na co się gapisz? Na parę żałosnych frajerów, którzy mają się za nie wiadomo kogo. Zaraz się przekonają, że to nieprawda. A kto nam to pokaże? Ty? Człowiek ma się za twardziela. Twardszy niż wy. No dobra, to było dobre. No to co? Czy Morinth się już zainteresowała? Przyszłam tu tańczyć. Chyba jeszcze nie. Nienawidzę tego lokalu. Zniewasz. Widzę, że teraz wpuszczają tu każdego. Nie ma już żadnych standardów. Masz coś na poparcie tych słów? Zawsze możemy wyjść na zewnątrz. Ja tylko próbuję się napić. Nie ma się czym podniecać. Cholerni ludzie. Nazywam się Morin. Obserwowałam cię. Jesteś tu najciekawszą osobą. Mam tu swój zacieniony kącik.
Może posiedzisz ze mną? Czasami przychodzę tutaj i nie ma nikogo, z kim mogłabym porozmawiać. A czasem jest jedna osoba. Dzisiaj będziesz nią ty. Ciekawe czemu? Wiem, co mi się podoba. Czyżby? Co sądzisz na temat muzyki w tym miejscu? Mroczny rytm, gwałtowny puls. Pobudza moje pierwotne instynkty. A ty? Lubię zespół o nazwie Expel 10. Wnika mi głęboko w umysł i roznosi go na strzępy. Niedługo grają koncert. Może powinniśmy iść razem? W tutejszej muzyce można się zatracić. Są sposoby, żeby nasilić to doznanie. Wiesz? Co sądzisz o Haleksie? Wślizguje się w moją duszę. Chyba mamy wspólne zainteresowania. Znasz się trochę na sztuce? Przemawia do mrocznych zakamarków mojej duszy. A ty? Znasz artystę imieniem Forta? Nie sądziłam, że ktoś tutaj go zna. Jest niezwykły. Sztuka ma wiele odmian. Widziałam widy, które działały na mnie znacznie silniej niż rzeźba w galerii. Widziałaś Waelnię? Mój ulubiony wid. Dwie główne aktorki są niesamowite. Muszę to obejrzeć. Może zrobimy to wspólnie. Przemierzyłem galaktykę wszerz i wzdłuż. To cię zmienia, prawda? Podróże to wizyty w niebezpiecznych miejscach. Gdzie można zobaczyć i zrobić rzeczy, o których inni nawet nie śnią. Tak. W czasie podróży lubię odwiedzać mroczne, niebezpieczne miejsca. Pełne przemocy? Przemoc to najpewniejszy przejaw potęgi. Ten, kto jest najsilniejszy, ma władzę nad resztą. To bardzo prawdziwe. Wśród małych dzieci. Oszukujesz się, jeśli sądzisz, że gdzieś jest inaczej. Chcesz stąd iść? Mieszkam niedaleko stąd. I chcę być z tobą sama. No dobra, czyli udało się. Teraz Samara podąży za nami. Czyli wykonaliśmy już dwa zadania. Zainteresowaliśmy sobą Morinth i doprowadziliśmy do tego, że zabrała nas do domu. Dobra, czyli co teraz? Odwróć uwagę Morinth, zajmij czymś Morinth aż do przybycia Samary. No dobra. Jak chcesz, strzel sobie Haleksa. Ale czy nie wolałbyś mieć w tej chwili wyostrzonych zmysłów? Bo ja tak. O proszę, siła rażenia karabinu szturmowego. Przez jakiś czas bawiły mnie pojedynki. Uwielbiam te chwile, gdy w oczach przeciwnika widać już świadomość, że jest gorszy i zaraz zginie. Dobra, jeszcze najpierw rozejrzymy się po jej kwadracie. To prezent od zalotnika. Ta rzeźba była ciekawsza od niego, ale na tyle mi zaimponował, że w końcu dostał, czego chciał. Skończyło się tak, jak oczekiwał. No, pewnie nie. Uwielbiam gry, w których można przekonać przeciwnika, że jest bliski zwycięstwa i wtedy go zabić. Uwielbiam kluby. Ludzi, ruch, ciepło. Wciąż jeszcze słyszę te basy, niczym bęben w czasie wielkiego polowania. Polowania na ciebie. Ale tu jest cicho i bezpiecznie. Tego właśnie pragniesz, Shepard? Wolę walczyć niż się chować. Tak. Lepiej być panem swojego losu. Nigdy nie rozumiałam fascynacji bezpieczeństwem. Niektórzy dokonują innego wyboru. Niezależność ponad uległość? To chyba nasza cecha wspólna. Porównujesz nas, ale daleko ci do mnie. Taka siła. Potrzebuję tego. Spójrz mi w oczy i powiedz, że mnie chcesz. Że dla mnie jesteś gotów zabić. Że zrobisz wszystko, czego zechcę. Nie jestem ofiarą, na jaką liczyłaś. Ale ty? Kim jesteś? O nie. Wiem, o co tu chodzi.
Ta suka znalazła sobie pomocnika. Morint! Mamo... Nie nazywaj mnie tak! Nie przestanę być twoją córką, nie mam wyboru, mamo. Dokonałaś wyboru dawno temu. Jakiego wyboru? Jestem winna tylko tego, że urodziłam się z darem, który mi przekazałaś. Dość, Morint! Jestem genetycznym przeznaczeniem Asari, ale nie są gotowe, by to ujawnić. Więc muszę umrzeć. Jesteś plagą, którą trzeba zniszczyć. Niczym więcej. Jestem tak silna jak ona. Dołączę do ciebie. Przyrzekłam już, że ci pomogę, Shepard. Dokończmy to. No kurde. Czyli co, możemy zabić Samarę lub Morinth? No nie, no nie będziemy ryzykować. Może kiedyś w końcu ulegniemy tej Morinth i się skończy tragicznie. A Samara była z nami przecież już od bardzo dawna. Dobra, zabijamy Morinth. Koniec trasy, Morint. I to mnie nazywają potworem. Znajdź pokój w objęciach bogini. Jestem gotowa stąd wyjść i wrócić do swojego życia. Ty też jesteś już gotów? Chcesz porozmawiać o tym, co się stało? Shepard, co twoim zdaniem powiem? Co mogę powiedzieć? Właśnie zabiłam swoją najodważniejszą i najsprytniejszą córkę. Nie ma na to słów. Spróbuję kiedy indziej. Na razie zlituj się nad załamaną starą wojowniczką i pozwól mi odejść. Zaczynamy. Dobra, mamy zadanie zakończone. Pomóż egzekutorce wykonać jej misję. A był taki moment w tym ostatnim kółeczku, które mieliśmy do wyboru, kiedy tam właśnie Morinth się już zorientowała, że my tutaj jesteśmy z planem, że jesteśmy z Samarą i już myślałem, że coś nam się nie udało, ale jednak wszystko się udało, zadanie wykonane. Samara rozprawiła się z Ardat Yakshi, Shepard cieszy się jej osobistym zaufaniem, egzekutorka jest lojalna, złożyła nawet śluby posłuszeństwa. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy, Shepard z oddziałem nie będą już wpływać na działania Cerberusa. Misja egzekutorki zakończona to wielka ulga. Niestety nie udało się pozyskać i przebadać ciała Ardat Yakshi. Mutacje genetyczne mogłyby się okazać przydatne. Doświadczenia obiektu mogłyby uczynić z niej cennego członka drużyny, gdyby udało się zapanować nad jej socjopatycznymi skłonnościami. Odblokowano moc Samary, uszkadza układ nerwowy albo syntetyczny celu, uniemożliwiając regenerację zdrowia. W razie użycia przeciwko celom organicznym przywraca zdrowie biotykowi. Nowy strój Samary, siła rażenia karabinu szturmowego i 30 tysięcy kredytów. Mamy awans na poziom 29. Dobra, dobra, prawość plus 32 i 30 tysięcy kredytów. Dobra, nas już chyba nic nie trzyma na Omedze. Tak, została nam ostatnia misja główna związana z Tali. I tutaj mamy jeszcze jedną misję poboczną. Ale dobra, tych misji pobocznych i tak było sporo. W następnym odcinku wykonamy sobie zadanie związane z Tali i ze zdradą. Ale to właśnie w następnym odcinku. Czy coś byśmy mogli jeszcze zrobić w tym? Nie sądzę, bo tutaj jesteśmy na tej Omedze. Tak więc ja lecę na Normandię. I w następnym odcinku wykonamy sobie, no już przedostatnie, zadanie główne. Tak więc w tym momencie to będzie już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.